okresie od czerwca do września bieżącego roku będą prowadzone w zasobach spółdzielni mieszkaniowej Górnik ADS-2 na osiedlu Podwale prace mające na celu wymianę głowic termostatycznych i zaworów przy kaloryferach. Nowe głowice nie dopuszczą do wychłodzenia pomieszczenia do temperatury poniżej 16 stopni Celsjusza, natomiast konstrukcja zaworów wyeliminuje występowanie szumów w instalacji i pozwoli na równomierny rozdział energii. Wprowadzenie takich rozwiązań ma na celu dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do wymagań prawnych oraz służy zmniejszeniu zużycia energii cieplnej w budynku. Wymiana starych zaworów i głowic termostatycznych na nowe zestawy pozwoli na obniżenie zużycia energii cieplnej budynków nawet o 25%. Jak informuje Dariusz Hrabia ze spółdzielni, lokatorzy, którzy dotychczas korzystali z ciepła sąsiadów, mogą mieć nieco wyższe rachunki. Jednak w ogólnym rozrachunku zużycie energii zmaleje. Ponadto zastosowanie nowych głowic zapobiega również degradacji samych budynków, to jest rozwoju pleśni i zagrzybienia ścian i poprawia zdecydowanie aspekt działania wentylacji.